Dzień dobry wszystkim. Witam was serdecznie. Jako, że transmisja dopiero co się zaczęła, poczekam sobie chwilę, zanim ktoś się pojawi, żeby uczestniczyć w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że ktoś się zjawi. Zanim jednak ktoś się zjawi, tak żeby nie siedzieć i nic nie mówić, to może przedstawię się. Mam na imię Barbara Babiuch. Zresztą, jak tutaj widać, napisane. Mam na imię Barbara Babiuch, generalnie uczę angielskiego. Założyłam swoją działalność i pod nazwą Big Effect robię różne rzeczy związane z językiem angielskim. Między innymi, właśnie tutaj rozbudowuję trochę swoją stronę internetową mojego fanpage'a. I chcę tutaj podzielić się z Wami moją wiedzą i troszeczkę Was zaangażować do tego, co ja tutaj robię. Bardzo chętnie usłyszę komentarze. Dzień dobry. Witam tutaj pierwszą osobę. Bardzo miło Was widzieć. Naprawdę ja bardzo lubię tymi ludźmi, tak naprawdę jeżeli dobrze się rozejrzycie po mojej stronie, zobaczycie, że ja tutaj już więcej transmisji prowadziłam, mam również swoją grupę związaną z moim fanpage'em, gdzie też prowadzę transmisje na żywo, na razie ta grupa nie jest duża i osób nie jest wiele, często jest tak, że rozmawiam sama ze sobą, E, także zachęcam Was do komentowania, pisania czegokolwiek, przywitać się. Hello, e, powiedzieć. E, chętnie odpowiadam na pytania, także piszcie, jak coś Wam przyjdzie tutaj na myśl, żeby się zapytać. E, w sumie ja do Was będę miała też pytania, <laughs> e, więc tak, może e, zaczniemy. Sobie od tematu, jaki dzisiejszy, na dzisiejszym spotkaniu mam. Jak się uczyć słówek? Witam. Witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jak się uczyć słówek? Generalnie to będzie taka sesja dosyć spontaniczna. Ja tutaj mam taki ogólny plan, mam nadzieję wyrobić się w godzinę albo mniej. W sumie trudno mi powiedzieć, ile mi to czasu zajmie. Go do godziny. Mam nadzieję, że więcej nie, bo ja tutaj czasami, jak popłynę, to, to za bardzo popłynę. Więc chcę Wam pokazać, w jaki sposób możecie się sami uczyć słówek. Oprócz oczywiście wkuwania i wpisywania sobie listy, tłumaczenie z języka angielskiego na język polski i wkuwanie tego na pamięć. Tak naprawdę, no, to nie jest nauka. W ten sposób to można znienawidzić naukę języka. Um, I zobaczycie na przykładzie tekstu, jak to można robić. Pokażę Wam e, to, tak jak powiedziałam. Mam nadzieję, że mniej niż godzinę mi to zajmie. <grym> um, więc tak, może najpierw um, moje pierwsze pytanie do Was. Jak się wy uczycie słówek, albo jak się uczyliście do tej pory? Jak uczyliście się angielskiego? Napiszcie mi. Jak się uczycie słówek, albo uczyliście? Jeżeli nie uczycie się języka, nie wiem, w szkole, no najczęściej to wspomina się szkołę, gdzieś tam szkołę podstawową czy szkołę liceum, prawda? Ja z tego, co pamiętam, no to zawsze tych słówek było za dużo i była długa lista i trzeba było się nauczyć na pamięć, prawda? no niezbyt skuteczna, tak? Um, dajcie mi znać, jak się wy uczyliście, jakie w ogóle macie wspomnienia z nauki, albo z nauki języka w ogóle, lubicie język angielski? Czy to potwór jest taki, którego się należy bać i, i ciężko w ogóle się pracuje z angielskim? Dobrze. Mam nadzieję, że jestem z powrotem. Na pamięć, na zasadzie skojarzeń, całych zdań w jakim kontekście. Um, tak, na zasadzie skojarzeń, no to już jest lepsza metoda. <grym> Oczywiście. Rozłączyło mnie, bo mi, mam chwilowe przerwy w dostawie prądu. U mnie często tak bywa, że mignie przez chwilę i tego prądu nie ma, i wtedy no niestety jest. Jest na chwilę rozłączenie internetu, ale, ale widzę, że już chyba działa. E, jestem germanistką, angielski klogę znam głównie z filmów. Oczywiście w ten sposób naprawdę w takim e, taki żywy język najlepiej jest się uczyć. <laughs> mhm. Tak, rozłączyło. Tak. <laughs> ale to nie z mojej winy, no. W ogóle dzisiaj zauważyłam, że mi kamerka nie działa w laptopie, i tak sobie pomyślałam, hmm, trzeba będzie kombinować, ale na razie jest wszystko w porządku. Dobrze, więc yy, yy, może tak. Yy, powiem Wam, jak ja z doświadczenia widzę naukę słówek, tak? Yy, żeby zapamiętać słowa, trzeba je jakoś doświadczyć. One muszą dla Was coś znaczyć cokolwiek, z czymś musicie to powiąza powiązać, tak, tak jak tutaj jeden z Was, um, Monika powiedziała, na zasadzie skojarzeń um, musi być jakiś kontekst, najlepiej coś co czujecie, co coś dla Was znaczy, tak um, więc um, ja sobie tutaj taki plan napisałam powiedzmy na szybko, żeby nie zapomnieć co Wam chcę powiedzieć oczywiście zapisujemy sobie to słówko, prawda um, no chyba, że jesteście słuchowcy Słuchowcami, tak, to się mówi. No ale generalnie spisujemy sobie te słówka, tak, zapisujemy tłumaczenie na język polski. Przy czym niekoniecznie musimy tłumaczyć na język polski. Wiadomo, na tych poziomach początkujących napiszecie sobie te słówka po polsku, zwłaszcza jak one są takie jakieś najprostsze, które no, nawet definiować po angielsku jest bez sensu typu jakieś tam przedmioty, które. Wiemy, że jabłko to Apple i nie będziemy tego definiować w żaden sposób. Um, na pewno bardzo ważne jest znać wymowę, co mi się już bardzo często zdarzało, że ludzie nie znają wymowy, co dla mnie jest po prostu nie, nie do pomyślenia, tak? Więc jeżeli uczycie się słówek, to nawet do siebie, no, musicie się nauczyć rozmawiać sami ze sobą, <grym> tak naprawdę. Um. Bo to jednak jest potrzebne, żeby wiedzieć, jak się wymawia. No dobra, żeby wiedzieć, jak się wymawia, no to ktoś was musi też sprawdzić. Albo dobrze jest um, gdzieś w słowników, w którym tą wymowę przeczyta, tak? Więc powiedzieć, musicie znać wymowę. Um, użyć. O co chodzi? Użyć. Um, musicie. Um, no najlepiej jest, jeżeli już sobie zapisujecie słówko, zapisać sobie przykład. Um, ja o tym mówię w jednym z moich wcześniejszych właśnie liveów. Jak sobie poszperacie na moim fanpage'u było, dlaczego tłumaczenie na język polski to nie najlepszy pomysł. Więc tutaj będzie też dużo rzeczy powiązanych. Zachęcam do obejrzenia, bo dużo ciekawych rzeczy jest na temat tego. Znaczy, to jest mój pogląd, i generalnie ja myślę, że to jest najlepsze, co można zrobić dla siebie, jak najmniej tłumaczyć na język polski, tak? Tylko używać tego samego języka. Oczywiście tak jak powiedziałam, na początkowych y, poziomach, no, jest to nieuniknione, żeby sobie to tłumaczyć, ale w późniejszym, na wyższych pozi poziomach słowelsko-angielski. Ja tutaj mam takie słowniki. Ten akurat jest angielsko. Polski, ale z, defini z definicjami po angielsku, więc dla tych początkujących, którzy wiedzą, że będą szli dalej, albo taki, w sumie ja Wam może za chwilę powiem też trochę o tych słownikach. Um, definicje po angielsku, tak? E, użyć. O co chodzi? Użyć. Napisać sobie przykład. E, słowa same, wypisane, po prostu puste, bez niczego. No, nie mają żadnego, znaczy może mają, ale nie wszystkie, tak? Ja już po prostu tyle razy doświadczyłam tego, że ludzie uczą się tych słówek po prostu jeden do jednego. Beautiful, piękny, i nie, zna, nie znają żadnych innych. No, beautiful można różnie przetłumaczyć. Akurat to jest może banalne słowo, tak? Ale dajmy na to, nie wiem, different, tak? Gdzie different. Dobrze jest zapisać sobie w przykładzie, tak? Different może być różne, że są różne, jakieś tam, different people, there are different people in the room, ale different jako inny też od czegoś, tak? To, no, nie będę tutaj się tutaj roz, rozwodzić na, na, na temat tego słowa, bo za chwilę sobie przyjdziemy do innych, do przykładów. W każdym razie, no, uczenie się jeden do jednego, no, nic nie przynosi. Co z tego, że ja wiem, different to inny. No i teraz, Dogadaj się, idź, używaj tego. Tak? Więc przykład sobie napisać, akurat tego danego słówka, którego mamy się nauczyć. Tak? Bo wiele słów ma różne znaczenia i różne użycia. Przeżyć i nadać kontekst. Jeżeli chodzi o. Dobra, przeżycie to może nie jest takie proste. Ja tutaj tak ogólnie sobie napisałam. Ale dobrze jest teraz, na przykład, to, co się przeczytało. Teraz yy, ja tutaj zobaczę. Dobrze, ja tu mam po kolei wytłumaczone, więc dobra, za chwilę do tego dojdziemy. Wszystkiego, tak? Yy, nadać kontekst, najlepiej kontekst osobisty, tak? Czyli yy, kontekst, jaki możemy nadać, no to możemy, nie wiem, wpleść te słowa w jakąś historyjkę tak? Albo pracować z obrazkami, gdzie ja bardzo dużo, właśnie z obrazkami, z jakimiś zdjęciami pracuję, według mnie ludzie myślą obrazami. I to bardziej do nich przemawia, tak? Jeżeli to jest jakiś kontekst osobisty, um, nie wiem, I am different than everyone else. My, um, my house is different from the rest of the houses. Nie wiem, cokolwiek, co dla was ma znaczenie, prawda? Jeżeli sobie napiszecie taki, taki przykład, dał, dajmy na to, no to wtedy będzie bardziej to do was przemawiało, bo to będzie związane z czymś, co was dotyczy, tak? No i ostatnia rzecz, którą tutaj sobie napisałam, to pamiętajcie o tym, że to wymaga czasu. Więc to nie jest, że napiszę sobie na liście, siądę w jeden wieczór, wykuję i będę pamiętać. Nie. <laughs> Żeby takie słowo się zapamiętało, wymaga to niestety czasu powtarzania, często używania. Ja na swoich lekcjach. Te słówka, które wprowadzam, wielokrotnie staram się powtarzać. No wiadomo, jak tych słówek jest bardzo dużo, no to nie wszystko się da, ale y, często staram się wracać do nich, robię takie ćwiczenia, żeby na różne sposoby te słowa używać, tak? czy w opisywaniu, nie wiem, układamy historyjki, czy w rozmowie na jakiś temat, y, na różne sposoby, tak? Y, dobra. Tutaj się rozgadałam, a mam kolejne punkty, które w sumie będę wracać do tego, co tam wcześniej mówiłam, tak? Więc pierwszy etap, no to sobie tłumaczymy. Tutaj wiele osób popełnia błąd na tym etapie, jak sobie tłumaczy Jeden do jednego, tak? Czyli tłumaczymy sobie... Dane słowo po prostu jeden do jednego. Ja tutaj, może na tym etapie, jak jestem, podam Wam takie praktyczne przykłady. Ja sobie tutaj znalazłam. Miałam zamiar pracować z jakimś tekstem z podręcznika, ale stwierdziłam, że zrobimy sobie coś innego. Już Wam tu udostępnię. Tak, tylko się gubię trochę w tych okienkach, które tu mam pootwierane. Więc tak, share screen no i nie mam otwartego tego w ogóle nie, cały ekran to też nie karta, ok um, Udostępnić dźwięk dobrze, ja się jeszcze uczę tego programu więc musicie mi wybaczyć um, i tak znalazłam sobie jakiś artykuł tutaj tak naprawdę jeżeli um, Gdybyście chcieli sami sobie poczytać jakieś teksty, warto jest szukać właśnie po jakichś blogach. Ja tutaj chciałam znaleźć dla Was taki w miarę fajny do ogarnięcia artykuł. Um, bardzo lubię pracować z takimi autentycznymi materiałami. Chciałam właśnie, tak jak powiedziałam, z podręcznika jakiś tekst, ale stwierdziłam, że tutaj może być więcej zabawy, może być więcej fun. Um, to, tak jak powiedziałam, będzie na żywo i będzie spontanicznie. Ja tutaj nic, nic z tym tekstem nie robiłam, absolutnie. Jedynie tak przeleciałam, żeby on był w miarę, taki do przeczytania, powiedzmy, nie najtrudniejszy, gdzie co drugie słowo jest niezrozumiałe, tylko taki, no tak jak powiedziałam, do ogarnięcia, tak? Dla, powiedzmy, osób na poziomie B1, B2, no może A2 też, tak? Nie wiem, na jakich poziomach wy jesteście. Proszę mi napisać. W komentarzach, Tutaj powiedziałam, piszcie, na ile to do Was przemawia, jakieś przemyślenia, na jakim poziomie jest... jesteś germanistką. No to rozumiem, że tutaj nawet nie mam co pytać o poziom. <grych> znaczy tak, to jest angielski, ale jeżeli chodzi o niemiecki, to na pewno jest to top, top of the top, tak? Ok, więc tak. Nine easy ways to increase your luck. Dosyć ciekawy temat. W sumie robiłam właśnie taki temat w, na jednej mojej lekcji. Akurat tekst był z podręcznika, a nie ze strony internetowej, ale tutaj widzę jest dosyć fajny tekst do poczytania. Nine ways to increase your luck. Feeling a bit out of luck lately, check out our guide as we have discussed nine actionable steps on boosting your luck that will tilt the odds in your favor. I tutaj tak naprawdę już zaczyna się sporo dziać. W zależności od tego, na jakim jesteście poziomie. Możemy sobie tutaj wypisać kilka słówek, z którymi będziemy pracować. Ja nie chcę tu całego tekstu omawiać, bo naprawdę nie mamy na to czasu. Być może zrobię kiedyś transmisję, właśnie tylko na zabawę z takim tekstem, bo ja bardzo lubię takie rzeczy. Lubię się bawić słówkami i lubię um, używać ich. Tak? Jeżeli robicie sobie coś takiego, sami czytacie czy nie wiem, oglądacie filmy, tak jak, tak jak e, tutaj Monika powiedziała, to e, sporo rozumiem z mówieniem gorzej. Tak, z mówieniem jest zawsze najgorzej. <laughs> to jest najgorsze, naj, najtrudniejsze, najtrudniejsze, przynajmniej największy problem, z jakim ja się spotykam tutaj, jak e, e, uczę innych. Tak? E, więc sobie zrobię coś takiego, możecie że to może nie będzie to aż takie proste, ale ja sobie tutaj wybiorę kilka słówek. No niech będzie to increase. Zakładam, że nie jest może to najtrudniejsze słowo, ale sobie je wybierzemy. Out of luck niech będzie out of luck. Zauważcie, że to jest cała fraza, gdzie gdybyśmy sobie wypisali out osobno, luck osobno, no to tak. Pf, nie bardzo. Out of lag już coś znaczy. Samo lag. No to może wiecie, szczęście, tak? Check out. Check out. Mamy już. Um, phrasal verb. Mhm. Check out our guide as we have discussed nine actionable steps. Actionable jest dosyć ciekawym słowem. To ja mówiłam wam, nie, nie robiłam w ogóle, nic nie przygotowywałam, więc to jest zupełnie taki spontan. Actionable steps, steps on boosting. Boost. Bardzo modne słowo w covid w ogóle. Jeżeli um, słuchacie jakichś newsów po angielsku na temat COVID-a i mm, szczepionek, tak? Te kolejne jak one się nazywały? Uzupełniające szczepionki to były Booster. Booster Vaccine. I co to znaczy? Boost. I teraz to Boost możecie właśnie w różnych takich kontekstach sobie gdzieś zapisać, albo zapamiętać, albo użyć. No i zapamiętacie to słowo. That will tilt the odds. Tilt, odds. <laughs> o co w ogóle chodzi? In your favor. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Dobra, ja tu myślałam, że będę więcej robiła z tego tekstu, ale tutaj już można wiele fajnych wyciągnąć. Ok, he met the right life partner, his kids are awesome, he got lucky when he got the job, bla bla bla. Ok, jak widzicie przynajmniej dla mnie artykuł wydaje się dosyć ciekawy. Jeżeli chcecie, to w sumie mogę wam tutaj wrzucić linka to chętny. Możecie sobie poczytać. Ja mam nadzieję, że tutaj się nam wrzuci. Dobra, mam nadzieję, że widzicie też moje komentarze, bo ja tutaj nie jestem na Facebooku, tylko przez aplikację, która mi czasem płata figle, ale myślę, że powinno działać. OK. Więc dobra. To jest ten tekst. Ja teraz sobie tutaj wyłączę ten tekst, udostępnię Wam Worda, którego mam. Chociaż w sumie może nawet nie Worda. Dobra, wybraliśmy sobie kilka słówek, tak? Ja Wam powiem, które to są: Increase, out of luck, check out, actionable, boost, tilt, odds. In favor. Powiedzmy, że to są nasze nowe słówka, które musimy się nauczyć. Ich tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No tak naprawdę, jak się uczycie, to pewnie tych słówek jest pięćdziesiąt, jak mniej więcej. Zależy, zależy, jak tam się intensywnie uczycie, więc to wtedy jest trudniejsze do zrobienia. No ale żeby ogarnąć trochę tych słówek, no to jednak czas jest potrzebny. Więc teraz, tak, co robimy najpierw? Tłumaczymy sobie. Słownik, dobrze. Te słowniki, które ja polecam, no to tu pokazywałam. Jeżeli chcecie coś więcej usłyszeć na temat słowników, ja na swoim kanale na YouTubie mam um, właśnie jedno nagranie na temat jakie słowniki polecam i pokazuję w środku, jak one wyglądają i jak można się nimi posługiwać. Um, Oczywiście, w dobie internetu, no to większość używa um, słowników online. Ja jestem jednak papierowa i ja muszę dotknąć. Ja lubię słowniki, na tym się wychowałam. Jestem trochę staroświecka, ale no to już Wasz wybór. Ja polecam słowniki książkowe, bo jest sporo rzeczy, które nie znajdziecie um, online, zwłaszcza na tych wyższych poziomach. Jeżeli chodzi o. Um, jeżeli chodzi o słowniki online, to może ja Wam tutaj pokażę, co ja Wam udostępniłam. Ja udostępniłam kartę, dobra. Dobrze, więc teraz tak, popracujmy sobie trochę z tym słownikiem. Mam nadzieję, że się w godzinę wyrobię. Ok, ja sobie to otworzę słownik. Tak, dwa słowniki, które ja używam i które polecam, to jest Diki. Oraz Cambridge. Mogę Wam tutaj też rzucić linki, zaraz Wam udostępnię. O tych słownikach też mówię w tym nagraniu w YouTubie. Ja może Wam tutaj też podrzucę linka. Nie wiem, zresztą w sumie, jeżeli sobie wejdziecie, poszukacie mój kanał, to. To tam różne rzeczy znajdziecie. I tam jest właśnie jedno, jeden filmik uh, na temat tych słowników. Ok, drugi słownik, który ja też używam, to jest Cambridge. Um, ok, dobrze, i już Wam tutaj udostępnię w takim razie. Share. Share screen. Dobra, mamy tak okno. Dobra, niech będzie. Co ja tutaj mam otwierana? Aha, YouTubea sobie dotworzyłam, Dobra, bo chciałam wam linka dać. Więc dobra. To są te dwa słowniki. To jest um, słownik powiedzmy angielsko-polski. No i teraz powiedzmy, że mamy te nasze słówka. W sobie wpisujemy increase. Dobrze, no i teraz tutaj już nam się coś dzieje. Mamy i rzeczownik, i czasownik, tak? Rzeczownik, mamy o definicję po polsku. To jest tylko angielsko-polski słownik. Zaraz tylko, nie wiem, czy on wam to przeczyta, ale w każdym razie tu można sobie nacisnąć i przeczyta wam wtedy tak powiększenie. Mamy przykłady. Ten słownik jest o tyle dobry, że są przykłady. The government announced another tax increase. To takie w sumie na czasie dla nas. <laughs> um, natomiast to co nam się tu um, w naszym tekście, ja sobie tu muszę tylko zobaczyć, uh, increase your luck. Nine easy ways to increase your luck. No więc, jeżeli tutaj umiemy zobaczyć po konstrukcji zdania, jaka część mowy to jest, to jest to bardzo istotne, tak? Jak się uczycie, czy to jest rzeczownik, czy to jest czasownik, tak? W takich słownikach książkowych, chociaż nawet nie tylko w książkowych, w tym angielsko-angielskim też wam zaraz pokażę jest tu wszystko opisane. Tylko po angielsku, tak? Czyli rzeczownik, no to będzie noun, czasownik, to będzie verb. Warto jest znać te słowa, żeby się umieć poruszać po takim słowniku. OK, ja mam nadzieję, że wy widzicie to, ale tak. Teraz Cambridge, jak nam wygląda ten słownik? No szukaj mi. Tutaj, jak widzicie, mamy trochę więcej. I teraz jak działa? Tu mamy English Polish, więc mamy też definicję mamy po polsku. Zauważcie tu B1, B2, czyli jak, na jakim poziomie trudności, jakby mam to wytłumaczyć? Chociaż tutaj chyba chodzi o, o definicję, tak? Możemy zdefiniować słowo prościej lub trudniej, więc. To jest taka podpowiedź dla Was na tym poziomie trudności, jakim jesteście poziomie angielskiego. Na ile zrozumiała ta definicja będzie, tak? Um, Okej, okay, tu mamy czasownik verb. To get bigger or make something bigger in size or amount. I takie coś możemy sobie wpisać, tak? Więc mamy tak zwiększać. No wiemy, że to jest czasownik, więc uh, wtedy sobie tutaj wpisujemy Increase zwiększać, chociaż ja sugeruję w ogóle nie wpisać, nie wpisywać po polsku definicji. Definicje po angielsku, to get bigger, or get something bigger, co tutaj mamy, rzeczownik, jako wzrost, prawda? The rise in number, size, amount. Tutaj mamy jeszcze różne związki frazologiczne, tak? On the rise, on the increase, on the rise, też takie jest. Mamy przykłady. Te przykłady są już takie w większości przypadków trudne, więc im niżej schodzicie, tym trudniejsze rzeczy są po prostu. I też Wam tu przeczyta, tak? Increase. Uh, eating fatty food increases the risk of heart disease. Podnosić. Prawda? To już będzie inne słowo. <laughs> Ale generalnie wiemy, jakie znaczenie ma increase, że coś się zwiększa, coś się zwiększa, tak? Jak podnieść. Swoje szczęście? Zwiększyć? Export of computers have increased. Znowu mamy increase, tak? Więc nie wiem, wziąć sobie jakiś przykład taki, y, albo dobra, w przykładzie widzicie, jak się to używa, albo mniej więcej jakie znaczenia może mieć to increase, tak? Bo zwiększać można po polsku, no różne rzeczy można zwiększać. Y, więc teraz wpisujemy sobie jakiś przykład. No weźmy, niech będzie to. Eating fatty food. Increases risk of heart disease. Ja proponuję wpisać jakiś przykład, który do Was przemawia, tak? Co dla Was jest jakoś tam ważne? Um, my knowledge of English increases. My knowledge of English doesn't increase. Chociaż tutaj increase trochę tak nie bardzo brzmi, no ale może być coś innego. Increase. The temperature in summer increases. It's very hot. No, mamy upały, więc na przykład coś takiego i do tego możecie sobie przykleić dobra, to zaraz dojdziemy więc ok, może nie zrobimy tych wszystkich słówek ja sobie popatrzę, czy ktoś tu coś pisze na razie nie widzę więcej komentarzy ale zachęcam do pisania hmm. chętnie z wami porozmawiam Okej, okay. wracając do mojego planu, możecie sobie wgooglować też. Ja bardzo lubię googlować, czasami głupoty można znaleźć. Google tłumacz, okej, okay, to jest coś, coś, co jest najczęściej używane, ale jeżeli już używacie, to bądźcie świadomi tego, że tutaj już głupoty różne, tak? Jeżeli ktoś jest początkujący, nie używajcie Google tłumacza, Google Translate. Bo to nie jest dobre. Tam wrzuca wszystko. Po prostu wszystko. A jeżeli już jesteście no, na dosyć wysokim poziomie, no to jesteście w stanie sobie wyciągnąć, to co, to, co jest faktycznie istotne w tym, tak? Ja wam tu nie będę googlować, ale możecie sobie to zrobić. Ok, funkcja kolokacje. Więc funkcja to chodzi mi o to, jaka część zdania to jest, więc tutaj sobie zapisaliśmy, że jest to noun, verb. Prawda? Czy jakikolwiek tam, no czy to jest przymiotnik, czy to jest przysłówek? Dobrze jest wiedzieć, tak? Znaczy dobrze. To wtedy wiecie, jak to używać w zdaniu, prawda? To akurat jest raczej podstawowa informacja. Kolokacje. Kolokacje chodzi o to, z jakimi wyrazami się łączy. Oczywiście tu dla ambitnych, no możecie sobie wypisywać wszystkie kolokacje, jakie macie, czyli, nie wiem, increase no to tutaj chodziłoby o to, co ty możesz zwiększyć albo co się powiększa, o tutaj też jest kwestia tego, czy to się samo dzieje, czy ktoś coś robi, tak więc tak, jeżeli jest kolokacja, no to zamiast tego słowa możecie sobie wypisać co my tam w tym tekście mamy, increase your luck tak, czyli możecie na przykład wypisać sobie zdanie, I increase my luck Albo sam po prostu ten zwrot, który macie w tekście, tak? Increase your luck. Zamiast wpisywać całe samo increase, increase your luck, um, increase the chance, increase income. Możecie różne, no to w tym, akurat w tej chwili ciężko mi tam jakieś przykłady wam podać tak z głowy, ale są słowniki... To się nazywają słowniki kolokacji, które właśnie podają takie związki, co możesz zwiększyć, tak, albo z jakim słowem możesz użyć to increase. Um, tu jak sobie popatrzymy na ten słownik, no to jest increase the risk. Uh, increase, ok, increase the competition, In, ok, to jest increase demand, tak, Zwiększone, um, zwiększony popyt czy potrzeba. Increasing number of women. Dobra, tu są różne pokazane właśnie, jak to można używać. Tak? Increase the number. Możecie zwiększyć liczbę czegoś, ilość czegoś, tak? Um, jak sobie popatrzę do. Bo tu w tym słowniku nie będzie może jakiejś kolokacji, ale są specjalne słowniki do tego. Ale was nie zachęcam. Ok, mamy noun. Gdzie mamy verb? Increase jest. Increase something. Increase something by something. Mamy definicję. She increased her speed. Możemy zwiększyć prędkość, tak? Increase the speed. My employer would like me to increase my hours. Chcecie zwiększyć ilość godzin pracy, nie? Increase my hours. The rate of inflation has increased. O, to jest bardzo zdanie na czasie. Takie coś wpisać, już wtedy będziecie wiedzieć, inflacja rośnie, prawda? Um, ja tutaj nie lubię się odnosić do polityki, ale po prostu nie mogłam się powstrzymać. <laughs> <laughs> Okej, okay, wydźwięk, konotacje, czyli jaki wydźwięk ma dane słowo, pozytywne czy negatywne. To akurat jest raczej neutralne, tak? ale są słowa, które są bardziej kolokwialne, na przykład mają jakiś wydźwięk negatywny na przykład, nie wiem, jealous, akurat takie mi słowo przyszło do głowy, gdzie, dobra, zazdrosny, może nie ma pozytywnego znaczenia generalnie, ale coś takiego można sobie na przykład zaznaczać jakimś kolorem, albo po prostu samemu gdzieś tam sobie zapisywać, że to jest coś negatywne. Znaczy, jeżeli wiecie... No, to może nie jest to aż tak istotna informacja, ale myślę, dobra, jeżeli już bawicie się tymi słówkami, możecie sobie to zaznaczyć. To, że to jest slang, czy to jest coś takiego kolokwialnego, to dobrze wiedzieć, bo później będziecie pisać maila i użycie, użyjecie coś slangowego, no to tak średnio, że tak powiem. I teraz tak, dobrze, więc to jest ogólnie praca z samym słówkiem w tekście, tak, jak sobie zapisać, tak, czyli zapisujemy sobie um, część, powiedzmy cały ten z zwrot z tekstu, zaznaczamy sobie to słówko, możecie przetłumaczyć na polski, możecie podać definicję po angielsku, albo nawet bez definicji podać sobie przykład, tak, do tego doszliśmy. Um, i teraz yy, co ja dalej robię na przykład na moich lekcjach. Yy, ja lubię oprzeć się obrazem, bo tak jak wcześniej wspomniałam, człowiek myśli obrazami. Yy, więc bawię się w ten sposób, że szukam sobie. Tak, czyli sobie weźmiemy tu Google, dajemy Increase. O, widzicie, nawet nam podpowiada <gryb> verb. Czyli gdzieś tam ściąga z jakiegoś słownika. No dobra, jak mamy o, ale sobie wybierzemy images. Ja to mam po angielsku, no ale wy, jak sobie weźmiecie po polsku, tam wam piszę grafika, tak? Czyli jak sobie wpiszemy jakieś hasło, możecie wyszukać grafikę. No i teraz myślę, że te obrazki, które tutaj mamy, no to możemy któreś użyć, tak? Macie Increase, macie Szczałkę do góry. W sumie wszystkie są sales. O, sales mogą increase. Increase akurat ma takie znaczenie, że coś samo może rosnąć, albo ktoś coś może zwiększyć. Tak? Tutaj mamy Increase Your Luck. Um, ok, no to wszystkie są powiedzmy takie same. Nie wiem na ile taki, jest, taki obrazek do Was uh, przemawia. Uh, increase, increase, season of increase. No, któryś obrazek możecie sobie wybrać, tak? szukam czegoś takiego bardziej, może coś co bardziej będzie zapamiętywane, bo szczałka i rysunek, no to nie wiem, może jak spojrzycie, no to dla was będzie to działało, tak? Ale jakaś taka sytuacja, która z czymś wam się skojarzy, nie wiem, możecie poszukać sobie increase, nie wiem, jako podwyżka, na przykład growth, business. Business też może rosnąć, tak? Business increase. To możecie sobie któreś, o, temperature powiedzmy, increase. Yy, o, myślę, że to jest dosyć fajne. No i teraz ja sobie robię coś takiego, że otwórz sobie w nowej karcie. Yy, kopiuj obraz, no i możemy sobie wkleić powiedzmy do tego Worda, gdzie tam... To mi robicie sobie listę, tak? Nie musicie tego robić w Wordzie. Możecie też pracować tylko na obrazkach, prawda? Jeżeli chcecie sobie to utrudnić, dać obrazek i increase, tak? Możecie w ten sposób sami siebie sprawdzić, czy pamiętacie, albo zrobić sobie takie, takie fiszki, tak? Ja wiem, że to jest dużo pracy, ale tak jak powiedziałam, żeby dobrze takie słówko gdzieś tam zapadło w pamięci, no to jednak wymaga czasu. Okej. Okay. I teraz, co my tu mamy? Eee, aha, ja gadam do siebie, a wy chyba nie widzieliście w ogóle tego, co ja tu zrobiłam. Aha. No, widzicie. No, czemu nie krzyczycie, że nie widać? Okej. Okay. Eee, więc dobra, to ja wam może pokażę. Tu zrobiłam sobie. Więc eee, nie widzieli tego, dobra. Eee, tego, co ja tutaj znalazłam. Tak, takie obrazki. Jak sobie tu wgooglujecie, macie images, czy grafiki. Ja sobie wybrałam obrazek taki, jak wam tu pokazywałam, tak? temperature increases, możecie do tego dać przykład. Um, this summer temperature increased to, I don't know, 40 degrees. Tak, że w tym, w tym roku um, temperatura wzrosła. Chociaż tak, tu mamy wzrost temperatury, a nasze znaczenie jest, że możemy sami coś zwiększyć. To get bigger or make something bigger. Więc wtedy, no, może nie do końca ten przykład jest najlepszy, ale dobra. Nie będę się tutaj teraz tym bawić. Więc tak. Znajdź grafikę. Więc mamy grafikę. Opowiedz o tym słowie. Dobrze, możemy opowiadać o jednym słowie, nie wiem, mamy obrazek, dajmy na to. Wzięliśmy sobie ten obrazek tym słońcem i, i temperaturą, no i teraz możemy coś opowiedzieć. Nie widać, tak? <grym> dokładnie, dokładnie, nie, nie udostępniłam Wam, tak. Mamy ten obrazek, dobra, ja Wam może udostępnię. Za dużo okienek chcę Wam udostępniać, rozumiecie, to tak troszeczkę share screen czemu nie chcesz otworzyć okno, nie, okno, dobra. To żebyście widzieli, ja sobie sprawdzę, co widzicie, dobra. Czyli tak. To jest taka bardzo robocza kopia, bo no, to może bym trochę pozmieniała, ale powiedzmy, mamy ten obrazek, no i możemy sobie opowiedzieć, dobra, do siebie samego może nie powiecie, ale ja tak pracuję na lekcjach właśnie. Mametski rozmawiamy sobie. Okay, what can you see? So I can see a city and I can see a sun shining and there is a thermometer. And the temperature is very high. So it's the summer and the temperature increased to 40 degrees. Um, ok, I would like to increase the temperature in my room to 20 degrees. Ok, możemy w ten sposób użyć, tak? Że chcę zwiększyć temperaturę w moim pokoju do 20 stopni, tak? Żeby mieć znaczenie takie jak mamy tutaj w tym increase my luck. Um, I teraz dobra. No, okej. Okay. Yy, więc no to jest powiedzmy opowiedzenie o tym słowie. Jeżeli już opowiemy i skojarzymy z jakąś sytuacją, większe jest prawdopodobieństwo, że zapamiętamy to słowo i użyjemy je ponownie, tak? Yy, jeżeli jeszcze więcej będziemy mówić używając tego słowa, no to tym lepiej, prawda? Napisz się lub nagraj, jeżeli nie masz z kim rozmawiać. <grym> Um, Okej. Okay. ja generalnie jak pracuję z moimi kursantami, no to my rozmawiamy, tak, ja tu zresztą stawiam głównie na mówienie, rozmawiamy tylko po angielsku, więc no nie mają potrzeby się nagrywać, ale um, jeżeli chcesz naprawdę umieć mówić, to trzeba mówić, jeżeli nie masz do kogo mówić, to się nagraj, ja wiem wiele osób mówi, że oni nie lubią się nagrywać, ja też nie lubiłam, i w ogóle jeszcze patrzeć na siebie, patrzeć na siebie w filmiku. No to ale to warto się przełamać naprawdę. I później posłuchać siebie, ewentualnie później ocenić, czy ja dobrą mam wymowę, tak jak sobie słucham, czy nie. Czy to ma sens? Nagrać się jeszcze raz i jeszcze raz. Ja tak pamiętam, kiedyś maturzystów uczyłam. Duże opory mieli, żeby się nagrywać. Ale się nagrywali, tak? Co z błędami? Okej, okay, jeżeli nagrywasz się, nie przejmuj się błędami. Chodzi o to, żebyś rozumiał, tak? Żeby to miało dla Ciebie sens, tak jak na przykład opowiedzieć o tym obrazku, increase, tak? I teraz tak, co my tutaj dalej mamy sobie jeszcze? Czemu Ty mi się nie chcesz przerzucić? Za dużo sobie chyba poudostępniałam. Aha, chyba mi się nie wczytały slajdy. Dobrze. Um, Okej. Okay. Obawiam się, że mi się slajdy nie wszystkie wczytały. Um, to jest tylko jedno słowo, ale jeżeli macie więcej słówek i wypiszecie sobie tak te słówka, powiedzmy z obrazkami, nawet mogą być same obrazki, tak? Albo jakiś tam przykład i obrazki. Sama praca z takimi słówkami. Dajmy na to tak, jak tutaj mamy te nasze słowa. Prawda. Powiedzmy, że mamy je wszystkie wypisane, no ja nie będę tutaj tego robić, bo no, nie mamy na to czasu, nie o to mi chodzi, żeby dwie godziny siedzieć. Um, zrobimy sobie tak, out of luck, check out, to są bardzo fajne słowa, jak sobie wpis wpiszecie luck, luck to jest szczęście, check out, sprawdźmy coś, actionable, też bardzo fajne słowo, w sumie um, bardziej w piśmie chyba spotykane niż w mowie, ale... Action na pewno znacie, tak? Jeżeli dodamy abo, co to znaczy? Tak? Stworzymy od tego przymiotnik. I teraz tak, macie tą listę słówek, znacie ich znaczenie, tych słówek. No i teraz powiedzmy, że chcecie sobie stworzyć jakiś kontekst, w którym chcecie to zapamiętać, tak? Więc ja robię coś takiego. Wpisuję sobie znowu Uff, jakieś słowo. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie widzicie. Ja sobie muszę sprawdzić, bo ja tutaj dodaję, a nie. ok, Stop. Nie, share. Share screen. Okno. Dobra. Wpiszemy sobie. Nie wiem co. Family business. Nie, nie mam akurat pomysłu. Jakieś zdjęcie, żeby było. Okej, okay, dobra. No nawet mi tytuł filmu jakiegoś tam się pojawił. No ale powiedzmy, bierzemy. No dobra, nie o to mi chodziło, żeby to było. No ale niech będzie, powiedzmy to. dobra, taki trochę w klimatach biznes. Um. Mamy obrazek, tak? No w sumie nawet nie będę go może. Okej. Okay, mamy obrazek. I teraz mamy za zadanie. Mm, powiedzieć coś o tym obrazku. Używając tych słów. Ja to bardzo często robię z moimi, z moimi studentami, kursantami. Nie wiem, jak ich nazwać. W sumie moimi uczniami. Nie? Uczniowie to w szkole są. Okej, okay, so. We can use the words. Increase. Um, Okej. Okay. They increased the income by starting a restaurant or a cafe. Tak zwiększyli swój dochód poprzez otwarcie kawiarenki. Możemy coś takiego nie wiem. Może wam przychodzi coś do głowy. Więc coś tutaj też możecie wrzucić jak najbardziej. Jak powiedziałam, jestem otwarta na interakcje. Na razie niechętnie się tutaj udzielacie. Chyba, że ja nie widzę wszystkich komentarzy. no. Um, Okej. Okay. Ja sobie tylko patrzę, czy coś nie pominęłam w komentarzach, ale na razie więcej nie widzę. E, jak im... increase. Okej. Okay, increase income. Out luck. Co to znaczy out? out. of luck znaczy nie mieć szczęścia. Widzicie nawet o Polski ciężko to tak. Out of luck. If I am out of luck, I have no luck. <laughs> I am unlucky. Uh, ok, but uh, they were out of luck because there were no clients. Możemy sobie tak. Możecie jakieś swoje zdjęcie wziąć, możecie coś, co do Was przemawia, tak? Bo tutaj mamy coś z internetu wzięte. Um, ale ja na przykład tak często pracuję. Check out. So they checked out. Alone in the bank. Nie wiem, cokolwiek, tak? Jeżeli na przykład bym pracowała w grupie, to teraz każda kolejna osoba wymyśla jakieś swoje słowo, jakieś swoje zdanie i naprawdę można. Im bardziej jest, um, im głupsze te historyjki takie, im śmieszniejsze, im bardziej. Ridiculous. Brakuje mi słowa po polsku normalnie. Im bardziej takie dziwne, tym bardziej zapamiętacie, tak? Możecie, nie wiem, sobie to zdjęcie wydrukować i te słówka gdzieś poprzyklejać. Nie wiem, na lustrze w łazience, na biurku, gdzieś, gdziekolwiek. I wtedy będzie Wam to o czymś mówiło już, tak? Actionable. Ok, actionable. Co w sumie nie wyjaśnialiśmy sobie, no, ale mamy, jeżeli sobie spojrzymy do tekstu, we have discussed nine actionable steps. Nine actionable steps, czyli takie kroki, które możecie wykonać, wykonywalne. Action ball. Teraz ja sobie najpierw sprawdzę, czy wy faktycznie widzicie to, co ja tu robię. Widzicie? Dobra. <grystanie> Bo jak już tyle klikam, to już wolę się upewnić, że widzicie. Czyli na no, przykład, dobra. Zobaczymy, czy nam słownik wypluje. Action ball. No nie ma action ball. Widzicie? Nie ma. No, jak Diki mi to da, to się bardzo zdziwię. Przymiotnik. Zaskarżalny podlegający podstawy do działania. No to już bardziej to. Aż tu jestem zaskoczona, że tu cokolwiek. Dobra. Że tu cokolwiek e, znalazło. Albo może ja sobie tutaj źle. Tak, bo to może powinnam zmienić. Tak, bo tutaj możecie sobie zmienić na słownik też. Actionable. Powinno coś nam znaleźć. Ok. Actionable, mamy wymowę. If something is actionable, it gives someone a good reason for accusing someone. Ok, to mamy, widzimy, to możemy zobaczyć nawet tak, znaczenie takie bardziej prawne, prawnicze. Actionable giving, dobra, tu mamy znowu law. Able to be used as a reason for doing something able to be used as a reason for doing something, czyli coś, co jest dobrym powodem, żeby zadziałać. I tutaj w sumie nawet, dobra, dające podstawy do działania, tak. E, dobry przykład słowa, gdzie nie ma jednego, nie ma słowa po polsku. E, tutaj mamy powiązane zwroty, to jest bardzo fajne właśnie też, actionable claim, możemy zobaczyć, jakimi słowami możemy połączyć, actionable contract, actionable, no tutaj widzę, są bardziej prawnicze, Znaczenia. No ale już wiemy, co to znaczy: Actionable. Actionable steps. W sumie nie wiem, jaki tu mogłabym do tego obrazka zdanie ułożyć, gdzie mamy ten nasz obrazek. Już sobie poprzeskakiwałam. Ja mam nadzieję, że tutaj was nie zanudzam, bo trochę przeskakuję między tymi. Um, ok. Um, dobra, możemy użyć tego samego um, zwrotu. So they took some actionable steps and Pfu. they sold the cafe. Nie wiem. Sprzedali kawiarnię, niech będzie. No, im bardziej ridiculous, tak jak mówiłam, no to tym śmieszniej. Później mamy boost. Uh, boost znaczy coś powiększać, tak jakby. Boost. Boost. OK. Boost. I możemy się w ten sposób trochę pouczyć. Improve and increase something. <laughs> increase. Increase, boost. W sumie to są synonimy, możecie sobie też synonimy wypisywać, tak? Um, the theater managed to boost its audiences by cutting ticket prices. The prices were boosted by reports. So they boosted. Tu mamy. Co my tu mamy? Nasz obrazek. They boosted their chance of becoming rich by playing the lottery. Or by buying the lottery tickets. Tak? Żeby zwiększyć swoje szanse na pieniądze to zagrali w lotka. Um, ok. Więc możemy w ten sposób. Um, Okej, okay. ja sobie tylko tutaj może spróbuję. Hmm. Bo mi się nie podoba, że nie ma tego w ogóle Remove from Studio. Moje slajdy mi się nie wczytały do końca. No, nie ma więcej slajdów. Okej. Okay. Zrobimy sobie to jeszcze raz. Mi się źle wczytały chyba te slajdy w ogóle. Dobrze, ja już będę zmierzać do końca. To Wam tylko mówię, bo nie chcę tutaj. Dobra, jak się uczyć słówek? Jak się uczyć słówek? Generalnie tak, jak widzicie, jest to dosyć. No i dwa razy mam to samo. One. Um, żeby tak naprawdę nie wyświetla mi się. Okej, okay, dobra. Ja widzę, że tutaj technologia płata mi figle jednak za dużo. Za dużo chyba chciałam sobie sama. <grym> um, za dużo sobie sama chciałam wczytać. Ja to miałam swój plan. No. Więc tak, może wam pokażę. Yy, może wam pokażę. No, poczekajcie, bo to mnie troszeczkę, troszeczkę mnie to, że tak powiem, zbiło z tropu. Ja tu miałam dużo więcej tych slajdów i teraz mi to wszystko pouciekało. No ale dobra. Generalnie, tak, ja już nie będę powtarzać. Widzicie, że to jest dosyć złożony proces żeby się żeby to, co robicie, miało sens. Ok. Aby faktycznie te słówka gdzieś tam zaczęły działać, to trzeba je używać. I jak powiedziałam, czy znaczy na początku tam też yy, pisałam, trzeba je przeżyć i doświadczyć w jakiś w, jakich, w jakiś sposób, prawda? Yy. Tak, czyli yy, no, to są takie rzeczy, które możecie zrobić dla siebie. I to są te rzeczy, które ja robię z moimi uczniami. Yy. Wiadomo, samemu to jest trudniej, troszeczkę do siebie nie można gadać. Ja Wam podałam przykłady. Pokażę Wam może jeszcze jedną rzecz. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. To jest ćwiczenie, które robiłam z jedną kursantką na lekcji, gdzie bardzo ciężko było jej zapamiętać te słówka. Tak? To jest dobry przykład, właśnie na takie ćwiczenie. Glamorous. Mamy słowo glamorous, i teraz ciężko nam w to wchodzi w ogóle. Albo nie jesteśmy w stanie zapamiętać, że no to akurat było ćwiczenie na słowo Glamour, glamour, glamorous. Dodajemy sobie taką końcówkę, żeby stworzyć przymiotnik. No i teraz, dlaczego to jest glamorous? OK? Why is this picture glamorous? What is glamorous here? The lady is glamorous. She's wearing a glamorous dress. She is at a glamorous party. The event is very glamorous. Ok, what kind of event is it? It's Oscars, yeah? Um, I tu możemy już w jakiś sposób nadać sobie kontekst e, tym, tym słowom, prawda? Affectionate. E, możecie sami to sobie zrobić. To są akurat e, przymiotniki opisujące osoby. Bardzo fajnie można sobie właśnie w Google. Ja lubię googlować i znajdywać różne właśnie takie skojarzenia. Obrazy, które coś wam powiedzą, tak? Affectionate. Zobaczymy na ten obrazek, no i już nam się gdzieś tam skojarzy. To jest affectionate. Prawda? He is affectionate. They are very affectionate towards each other. She is he is more affectionate than her. Are you affectionate? Tu jest mnóstwo tematów do rozmowy. Dobra, ja tutaj mogę się tak naprawdę rozpędzić bardzo. Już widzę, że w godzinę. godzinę sobie oglądamy. Ok, assertive. Dla mnie genialny obrazek, żeby opisać assertive. I tu można, no opowiedzcie mi coś o tym. Tell, Tell me about it. Is that guy assertive or not? Is he assertive? <tell> ok, um, więc tutaj akurat są slajdy. W sumie możecie sobie sami zrobić takie slajdy. Są slajdy Google, ja tu wstawiam po prostu obrazek i słowo i tyle. I możecie sobie zrobić takie samo, nie wiem, out of luck, actionable. I teraz jakiś obrazek, który wam się z tym kojarzy. No więc to jest dla mnie genialna praca, tak. Co tutaj było, tak, attractive, to bardziej dla pań, akurat to było dla kursantki. Gdyby to był kursant, to bym inne zdjęcie dała. Attractive, ok? Compassionate. So, what does it mean to be compassionate? Who is compassionate? Are you compassionate? A lot of talking. Naprawdę, można tu dużo mówić, dobra. Ja się tutaj sama nakręcam, bo ja lubię takie rzeczy, więc no. Ok, sami dla siebie, jeżeli chcecie wzbogacić swoje słownictwo. Co możecie zrobić dla siebie? Czytajcie, słuchajcie, oglądajcie. Czytajcie, na przykład takie teksty, które dzisiaj Wam tutaj podesłałam, 9 easy ways to increase your luck. Teraz można wszystko w internecie znaleźć, tak? Oczywiście te teksty są różne, niektóre trudne, niektóre łatwe, nie dużo zawierają błędy. Tak samo oni też robią błędy tak samo jak my to nie jest idealny język i oni nie są idealni błędy gramatyczne tak samo robią słuchajcie radia piosenek, próbujcie zrozumieć co do was mówią, oglądajcie filmy a propos filmów, jeżeli śledzicie mnie jeżeli mnie śledzicie, poczekajcie które ja tu sobie chciałam to zapraszam Was na moją grupę. OK, ona się nazywa Big Effect English is Fun. Ona jest powiązana z, z moją stroną, z moim fanpage'em. I tam co tydzień robię też transmisje. To są takie lekcje. Mówimy tylko po angielsku, znaczy ja mówię po angielsku. Wy się możecie wypowiedzieć. I w środę, tak, w tą środę o 20 będzie transmisja, gdzie będziemy oglądać sobie filmik i. Porozmawiamy sobie trochę na jego temat i może słówka, też się pobawimy tymi słówkami. On jest taki dosyć krótki, śmieszny ten filmik, także zapraszam, gdybyście chcieli też spróbować zobaczyć, jak to można z takimi filmikami, co można robić z takimi filmikami, tak, samemu dla siebie. W takich filmikach dobrze sobie wtedy włączyć napisy, żeby nam podpowiadało, no, i w sumie tutaj już dochodzę do końca mojej, mojego webinaru. W sumie nie wiem, czy to nazwać webinar mojego spotkania. Jeżeli jesteście chętni odkryć trochę więcej, poeksplorować swój angielski i jednak widzicie, że tutaj można się trochę tym pobawić, to zapraszam Was, tak jak tutaj powiedziałem, mojego fan. Jeżeli nie byliście na tej transmisji, no to i tak tego nie usłyszycie teraz, no ale moją transmisję będzie można obejrzeć na Facebooku. Um, ona będzie dostępna. Będzie również dostępna na moim kanale na YouTubie. Kanał się nazywa tak samo jak i moja strona Big Effect. Ja może Wam tu wrzucę w komentarze. Eee, tak. Ja znowu muszę trochę poklikać. Okej, okay, więc możecie mnie obejrzeć na moim kanale. Moje zaległe lekcje, poprzednie lekcje, które miałam na grupie, również tutaj będą. Dobra, gdzie tutaj ja mogę? Mój channel. My channel. Where is my channel? Your channel. Okej, okay, so this is my channel. This is my channel. To jest mój kanał. Tego linka, co Wam powrócę na tym kanale, jest nie tylko angielski, ale jak sobie dojdzie, przejdziecie do playlist, tam będzie właśnie angielski. Ja tam jeszcze pokazuję moje hobby, które mam, moją pasję. Zapraszam, jeżeli Was interesuje. Także właśnie buduję moją stronę Big Effect, gdzie też będzie mnie można znaleźć. Na razie jeszcze jest w budowie ta strona, ale tam mnie też znajdziecie. No. Więc w sumie chyba tyle chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Zapraszam do śledzenia strony, bo będzie więcej się działo. Nie powiem Wam teraz co, bo to tak w sumie spontanicznie różne rzeczy robię. Chociaż mam tam parę tematów, właśnie, które chcę tutaj jeszcze na takich spotkaniach zrealizować. I serdecznie zapraszam, właśnie, na grupę, gdzie, która ma na celu. Uczyć Was angielskiego. Ja tam prowadzę po prostu lekcje, zobaczcie, jak ja to robię i bierzcie udział w zadaniach. Na razie tam nie bardzo rozruszane towarzystwo jest. Nie wiem, może po prostu zła godzina była <grym> na tą transmisję, ale zachęcam do robienia zadań i, i uczestniczenia w spotkaniach ze mną. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w tym się inspiram, że jakąś wartość wadałam, bo. Głównie o to co mi chodziło, żeby podzielić się z Wami moimi e, spostrzeżeniami i tym, co ja robię na moich lekcjach. E, że Was to jakoś zainspiruje i pokażę, że to w sumie nie jest takie. Można się fajnie bawić. E, ja się lubię bawić językiem, dlatego jest English is fun. <laughs> e, więc tyle na dzisiaj. E, thanks for watching. I'm just looking for the right goodbye. <laughs> Więc dzięki za oglądanie mnie dzisiaj i, i zapraszam na kolejne wydarzenia. Będzie różno, dużo różnych rzeczy jeszcze na mojej stronie. Dziękuję Wam za uczestniczenie. Możecie pisać komentarze. Jak, jak już oglądacie po, to obejrzyjcie, skomentujcie. Na razie nie bardzo komentarze. Nie wiem, czy ludzie się boją mówić, ale zachęcam do komentowania, bo ja chcę Was usłyszeć. Chcę wiedzieć, co myślicie, co, co robicie, co mówicie. Może jeszcze, za, za, może ja coś źle robię jeszcze, no ale dobra. W każdym razie dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnych nagraniach. Pa Pa.